Przez kilka ostatnich dni nagromadziło się wiele interesujących nowości ze świata gier wideo, do tego stopnia, że postanowiłem nagrać o tym krótki materiał podsumowujący. Będę tutaj omawiał nową grę od Ubisoftu, nową grę od Bethesdy, nowości od Nvidii oraz kilka mniejszych nowości prosto od Sony. Nie zatem co więcej przedłużać, przejdźmy do samych konkretów, zapraszam! Zacznijmy może od tej najświeższej informacji. Lucasfilm Games, który odpowiedzialny jest za gry z serii Gwiezdnych Wojen, opublikowało niedawno posta na temat przyszłości całej serii. Może wiecie, przez wiele lat gry z serii Star Warsów były tworzone na wyłączność przez EA. Okres ten dobiega jednak końca, no i teraz także inne firmy będą mogły ubiegać się o projekty z tego uniwersum. Jak się okazuje, jeden taki projekt już znajduje się we wczesnej produkcji. Wydawcą ma być tutaj wcześniej wspomniany Ubisoft, a deweloperem Massive Entertainment, który wcześniej odpowiadał za serię The Division. Niestety, na dzień dzisiejszy o tytule nie wiadomo praktycznie nic. W puści można znaleźć tylko jakieś pojedyncze szczegóły, że znajdziemy w tym duże nastawienie na fabułę oraz na odkrywanie ogromnego, otwartego świata. Czytając dalej, może się także dowiedzieć, że współpraca Lucasfilm Games oraz EA wcale się w tym miejscu nie kończy. Podobno EA ma obecnie w planach kilka projektów z uniwersum Star Warsów, ale na dzień dzisiejszy nie dowiemy się o tym żadnych szczegółowych informacji. W sumie na pierwszy rzut oka EA kojarzy się raczej dosyć negatywnie, ale trzeba w tym miejscu przyznać, że ich ostatnie produkcje z serii Star Warsów, czyli Battlefront oraz Jedi Fallen Order, one akurat stały na bardzo wysokim poziomie. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie również z tymi nadchodzącymi projektami. Jest jeszcze jedna interesująca nowość powiązana z Lucasfilm Games, ale to już raczej powiedzmy nieco inny temat. Dzień wcześniej na Twitterze Bethesdy został opublikowany taki oto wpis. Jak się okazuje, w produkcji jest zupełnie nowa gra z uniwersum Indiana Jonesa. Będzie za nią odpowiadało studio Machine Games, które przez kilka ostatnich lat odpowiadało za popularną serię Wolfensteina. Trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawa informacja. W sumie nie przypominam sobie, żeby istniała jakakolwiek gra AAA z uniwersum Indiana Jonesa. W międzyczasie były tylko jakieś odsłony LEGO, ale był to jednak znacznie mniejszy kaliber. W każdym razie gra jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie produkcji, samo studio Machine Games rekrutuje jeszcze wielu deweloperów, po więcej informacji przyjdzie nam zatem poczekać znacznie więcej czasu. Kolejny interesujący temat to ubiegła konferencja od Nvidii pod tytułem GeForce RTX Game On. Z takich najważniejszych informacji przedstawiono na tym zupełnie nową kartę graficzną RTX 3060. Będzie ona uzbrojona w 12 GB pamięci VRAM. Jej ceny będą zaczynały się od $330, a więc na polskie to pewnie jakieś 1300 zł. No i premiery możemy spodziewać się jakoś pod koniec lutego. Na konferencji przedstawiono także zupełnie nową rodzinę laptopów uzbrojonych w karty RTX 3000. Jest to ponad 70 modeli od różnych firm. Będą one startowały od ceny $1000, a ich premiera odbędzie się 26 stycznia. Na koniec chciałem jeszcze wspomnieć o kilku pojedynczych potwierdzeniach ze strony Sony na temat nadchodzących premier, więc proszę bardzo, otrzymajcie z tego taki szybki zestaw newsów. Kena Bridge of Spirits z pewnością wyjdzie w marcu 2021, Solar Ash, czyli taka przygodówka indie 3D, ona wyjdzie w czerwcu 2021, Stray, czyli taka przygodówka z kotem w roli głównej, ona wyjdzie w sierpniu 2021, tak samo będzie również z nadchodzącym Ghostwire Tokyo. Pragmata, czyli taka przygodowa gra science fiction, ona na PlayStation wyjdzie dopiero w 2023. No i chyba najbardziej zaskakująca nowość, Project Aphia, czyli taki ambitny projekt od Square Enix, on wyjdzie w styczniu 2022. Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejsze nowości. Muszę przyznać, że dla mnie osobiście niektóre z tych newsów są bardzo interesujące, jak na przykład ten nowy Indiana Jones albo nowe Star Warsy. Jeżeli w przyszłości będzie więcej takich dużych, interesujących nowości, spodziewajcie się podobnych materiałów tego typu. W zasadzie robię takie odcinki tylko wtedy, gdy nowości bardzo mnie interesują. Nie chcę tutaj spamować jakimiś pojedynczymi, mniejszymi nowościami. Ale jeżeli chcielibyście być absolutnie na czasie, polecam także wbijać na mojego Discorda. Tam jeszcze częściej piszę jakieś pojedyncze newsy, piszemy o przeróżnych tytułach, więc polecam serdecznie. Właśnie moi moderatorzy piszą mi, żebym częściej polecał mój kanał na Discordzie, więc tak, serdecznie polecam. Dobra, więc to było na tyle na dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam, no i do jutra!